Co mówisz? No mi tu mówię, nadgrywasz. Ja się zasłonił Tom. Co? Zasłonił się. Byliśmy na rybach i Piotrek, byliśmy na rybach, bo nie byliśmy na rybach, tylko byliśmy zobaczyć, jaka jest woda. Na Bugu Piotrek podsumuje, jaka jest woda. Piotrek, wielka. Wielka jest woda. Burty nie widać w ogóle, co nie? Także z Bugu, tak jak napisaliśmy na blogu, było tak teoretycznie możliwe. W wodzie stoją. Teoretycznie może mieliśmy połapać, ale nie połapiemy. W Bugu został jeszcze Liwiec i została jeszcze Wisła. No i tego majowego szczupaka nie wiem, gdzie będziemy polować, bo wszędzie wysoka woda. Zobaczymy. Pogoda jest taka z kratkę trochę. Będziemy łapać na fiderki. Za chwilę pokażę, jak to wygląda. Woda jest jeszcze tutaj dosyć wysoka. Widzimy, że tutaj wzdłuż widać, że małe rybki się spawiają, także jest nadzieja, że jakieś tam małe rybki złapiemy. Na Bóg nie dojechaliśmy, tak jak było widać wcześniej, jest woda wysoka. Nie ma możliwości połapania na Bugu, zobaczymy, jak będzie na Lipcu. Łapiemy na dwa federki, 3,30 do 80 gram, ja zastosuję koszyczek 40-50 gramowy, tak będziemy łapać. Na co będziemy łapać? Będziemy łapać oczywiście na białe robaki, będziemy łapać na czerwone dwójki, jeżeli nic nie będzie brało. Do tego kukurydza waniliowa, która znajdzie się także w zanęcie, i dodatkowo zakupiłem także pinkę, którą będziemy na zmianę stosować z białymi robakami. Co do zanęty, zanęta już jest rozrobiona, jest to zanęta bruda, leszcz czerwony, płoć i oczywiście do tego dodałem pinkę i kukurydzę. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, co będziemy łowić, na co się nastawiamy. Nastawiamy się oczywiście na klenie, jelce i oczywiście płocie. To są trzy gatunki ryb, które tutaj są najczęściej łapane. Zdarzają się także inne ryby, tak jak krąpleszcz, jazie. Próbując je. Jest pierwsza ryba w tym roku. Jest coś. Pierwsza ryba w tym roku na Lipcu. Zaraz zobaczymy, co to jest. Nie jest to olbrzym na pewno. Nie jest to na pewno olbrzym, ale pierwsza rybka jest. W tym roku. A jednak. Piękny jaś w tym roku. Piękny jazik. Nie jest oczywiście ogromny, on ma jakieś... Oj! Jakieś 25 cm. Nie będę go mierzył, później naturalnie go zmierzymy. Proszę. Piękny jaś. W Lipcu, naturalnie ładna ryba, ładnie wybarwiona. To było pierwsze branie i już jest piękny jaś. Tak więc zaczyna się dobrze, pięknie. Ryba oczywiście na razie idzie do wody, czekam tu i na większe ryby. No i proszę, tym razem krąpik, nieduży, malutka ryba. Oczywiście też do wody pójdzie, za chwilę go zdejmę. Jestem sam dzisiaj na rybach i ciężko mi jest operować tą kamerką. Ale jakoś sobie radzę. Ryby napływają cały czas. Ryby, widać, chodzą i w tamtą stronę. Jest kolejna ryba. Ta też nie jest malutka. Jest. Że to ten klen jest już późno. Jest godzina 7:30 albo i dalej. Delikatnie go podholuję. Uderzył bardzo daleko w klenie, ale delikatnie go. A to nie jest klej. To jest bodajże jelec. Ależ nie, jednak płoć, ale jaka piękna, popatrzmy. Piękny dłoniak. Piękny.